Cześć, witam się z Wami w drugim odcinku zreaktywowanej poczty Komiksomaniaka, czyli programie, w którym jedyne co robię to odpowiadam na Wasze pytania. Zanim jednak przejdę do owych pytań, chciałbym Wam podziękować za ilość tych pytań, które mi nadesłaliście. Było ich naprawdę, naprawdę dużo. I w tej chwili, żeby odpowiedzieć też na większość z nich, bo na wszystkie nie ma szans, żebym odpowiedział, będę musiał yy, chyba robić trzy poczty w tygodniu. Planowałem dwie ale nie ma szans, żebym, jeżeli będziecie mi z taką częstotliwością nasyłać pytania, to żebym w ciągu w dwóch programach w tygodniu jakkolwiek sensownie przez to przechodził. Jest to bardzo dobra wiadomość, mnie to osobiście bardzo cieszy, ponieważ robienie tej porcji sprawia mi naprawdę dużo frajdy to jest bardzo bardzo taki miły, sympatyczny sposób interakcji z wami, to nie jest już ej usiądę pewnego dnia i pomyślę o czym tutaj pogadać tylko mam bezpośredni feedback od was o czym chcielibyście posłuchać jakie pytania was dręczą i mogę w ten sposób podzielić się swoją wiedzą no, wiedząc, że chcecie o tym posłuchać ja sam uwielbiam dzielić się swoją wiedzą założyłem ten kanał właśnie po to, żeby to robić i, i dzięki tej interakcji, no tak jak mówię, sprawia mi to naprawdę, naprawdę sporo frajdy, więc dzięki za te pytania. Postaram się na nie, tak jak mówię, w miarę sensownie odpowiadać, jeśli dalej będzie mi ich tyle odsyłać, Pewnie będą z trzy, trzy poczty w tygodniu. I jeszcze, żeby to trochę podkreślić, to na końcu będzie konkurs. Miał być w poprzedniej poczcie, zapomniałem, wybaczcie, ale w, w tej będzie konkurs z komiksami, jak zwykle do wygrania, bo już trochę mi się ich odłożyło i chętnie je wam rozdam. Pytanie, które zadał mi Daniel Juźwiak. Hej Oscar, niedawno na polskim rynku pojawiła się seria Max Comics, zapoczątkowana przez dwa tomy panishera. Czy mógłbyś omówić tę serię wydawniczą, to znaczy jej miejsce w kanonie, cel powstania i według Ciebie najlepsze pozycje serii? Pozdrawiam. Dla ścisłości Max Comics zadebiutował u nas nie w tym szerze, a w Aliasie. Mucha Comics wydała troszeczkę wcześniej jednak pierwsze numery Aliasu, czyli komiksu o Jessica Jones, który również wchodził w skład tego, tej inicjatywy Marvel Max, imprintu tego. I tam właśnie no, oba te komiksy uważam za w sumie najlepsze, co Marvel Max miał do zaoferowania. Był Max Deadpool, który uważam, że był dosyć słaby. Był Max Nick Fury, który mi w ogóle nie podszedł. Max Cage, który Mucha też wydała, ale to nie jest jakoś szczególnie dobra historia. Nie jest szczególnie też zła. Natomiast Alias i Punisher to są dwie historie z Marvel Max, które uważam wyszły rewelacyjnie. Ale w ogóle czym Marvel Max jest? To są takie jeszcze pozostałości trochę po tym całym Comics Code Authority, czyli którą niejako e, twórcy komiksowi musieli na siebie narzucić, żeby komiksy nie upadły. Jeszcze dawno, dawno temu, przy, przy początkach Marvela e, i jeszcze, jeszcze kiedy no, DC wychodziło, właściwie jedno i drugie jeszcze nie było bardzo, bardzo ustabilizowaną na rynku. No DC w sumie może już było e, marką i e, musiała powstać autocenzura, bo inaczej komiksy prawdopodobnie zostałyby kompletnie usunięte ze względu na e, pewne, pewne Pytania bardzo krępujące co do treści, które się tam pojawiały. No i sporo komiksów zostało przez to zmonstruowanych. Zmieniła się cała, ca, cały wydźwięk tego, stąd superbohaterowie w sumie tak się rozwinęli, bo jakieś kryminały, inne horrory musiały zniknąć, flaki i te sprawy wyleciały za okno, i teraz wszystko miało być czyste, wiecie, bohaterowie. Strzelali jakimiś laserami, a nie spluwami prawdziwymi. Wszystko musiało być takie bardzo nie, trochę o, o, ociosane w takie ładniejsze i, w, i bardziej przystępne dla młodszego czytelnika ramy. I z czasem, oczywiście, Comic Code Authority wyleciał za okno, również zaraz za wszystkim, co on cenzurował. Tylko, że to było w przypadku Marvela. Natomiast DC jeszcze dłużej się go trzymało, ale on zaczął być rozluźniany, można było coraz więcej rzeczy w nich pokazywać. I kiedy przyszły lata 2000, Marvel już właściwie w ogóle nie uznawał tego Comic Code Authority, ale jednocześnie no, pewne treści, które były w komiksach, nie mogły przekroczyć cały czas pewnej normy. Możliwe, że bano się, jaki będzie na to odzew, dlatego nie mieliśmy na przykład twardego słownictwa, flaki były stosunkowo cały czas. Zakrywane, mimo tego, że na przykład w latach 90. wszystko było hardcore extreme, krew się lała i tak dalej. No to jeżeli popatrzymy na takie Maksimum Karnecz, czyli całą serię o tym, która była w Polsce, jak Karnecz chodził i ciachał ludzi, to mimo wszystko to było wszystko gdzieś tam za zaekrane. bezmy widzimy jak Karnecz jakiego macka z siekierą wylatuje za kadr i tam może kawałek krwi jest plask, czy, czy nawet nie zawsze, ale naprawdę i niewiele. Wiemy, że on tam kogoś zarąbał za kadrem, ale jakby nie widzimy momentu, w on przecina, kogoś. Na pół, więc dalej trzeba było uważać z pewnymi treściami. Dalej nie można było wszystkiego pokazywać. Tak samo z golizną. Bohaterki były bardzo skąpo ubrane, ale jednocześnie nie można było wszystkiego odsłonić. I e, oczywiście no, ta, takie były ramy, ale nie jeden twórca chciał pójść z tym dalej, zrobić historię bardziej dla dorosłego odbiorcy. No i tak powstało Marvel Max, które miało być początkowo nawet niekanoniczne. To był imprint, który miał powiedzieć alternatywne historie, dać szansę scenarzystom trochę się wykazać właśnie, celując w starszego odbiorcę. Alias Jessica Jones, nie tylko. Miała bardzo mocne słownictwo. Jessica jest znana z tego, że rzuca fakami na lewo i prawo i nie ma, nie ma z tym żadnych, żadnego umiaru. No ale też treść, nie było tam flaków jako takich, ale treść dotyczyła Purple Mana który akurat jeśli chodzi o Jessica w komiksach to jej samej nie zgwałcił fizycznie ale to był zdecydowanie gwałt psychiczny zmuszał ją do różnych rzeczy zmuszał ją do oglądania różnych rzeczy które były bardzo bardzo mocne i bardzo niepokojące i cała ta treść zdecydowanie nie pasowała do odbioru dla młodszego czytelnika, bo też umówmy się, te wszystkie roznegliżowane panienki w latach 90. właśnie celowały w dorastającego gościa, który chce popatrzeć sobie na panienki w komiksach, wiecie, nastolatek i myśli, że jest dorosły, bo, bo widzi krew i kolce itd. Tak A tutaj już naprawdę uderzono w tematy, które były dużo, dużo trudniejsze, jednak. I to, jakby, to był jakby jeden ze sposobów, który, na który wykorzystano Marvel Max. Tutaj Brian Michael Bendis y, mógł się popisać, uważam do tej pory, że alias to jest jego opus magnum i na najlepsze, co kiedykolwiek stworzył. Natomiast y, Garth Ennis podszedł do tego w trochę inny sposób, robiąc swojego Paniszera. Y, Punisher już pojawił się chwilę wcześniej w Witaj w Domu Frank, gdzie razem ze Steveem Dillonem. Aż to duet, który stworzył niesamowitego kaznodzieje. Odkurzyli Franka po tym, jak został on właściwie zarżnięty po latach 90 przez próby zrobienia z niego podróby spona polującego na demony, ale mniejsza teraz o to. I tam już oczywiście, ponieważ to jest share, siło rzeczy nie cackano się i zaczęto pokazywać trochę bardziej brutalne sceny. Witaj w domu Frank nie jest, jakby to powiedzieć, też przeznaczony dla młodszego widza. No ale już w, kiedy pojawił się ten imprint Max, Garth Ennis nie musiał się w żaden sposób cackać, A Garth Ennis to jest gość, który lubi bardzo operować absurdem przemocy. I on jest tym uważam, rewelacyjny. Wszelkie, często u niego przemoc jest taka bardzo przerysowana, dzięki temu jest zabawna, bo, bo wiemy, że to coś takiego jest wręcz nierealnego, nikt się tak nie zachowuje. I dzięki temu możemy się z tego śmiać, i uważam, że dlatego garta Enisa pani Szery. W Marvel Max są właśnie też tak dobre, bo to jest, to jest najlepsze podejście, uważam, do Franka. Czyli Frank jest tym poważnym gościem, który nigdy nie żartuje, który wyrzuca śmiecie. Ale jego smuczyńcy są często bardzo karykaturalni, robią różne bardzo przegięte rzeczy i on też często wykańcza ich na bardzo przegięte sposoby, strzelając do nich o 5 razy więcej niż powinien. Ale mówię, dzięki temu ma to wydźwięk takich filmów, czy, czy Rodrigueza, czy Tarantino, gdzie takie, takie rzeczy się zdarzają i dlatego uważam, że sobie to wyszło bardzo dobrze, a właśnie Max pozwolił na to, żeby, żeby te sceny były w ten sposób pokazywane. I ciekawostka, bo Marvel Max się w końcu skończył, w ogóle to, co robił tam jeszcze Jason Aaron z panisherem, bo to też jest istotne, on napisał zupełny Elseworld, bo o tyle, co większość Marvel Max wrzucono jako kanon, i to, co czytacie, na przykład Alias jest absolutnie kanonicznym komiksem, No Jessica Jones istnieje dzisiaj w komiksach i wszystko, co tam przeszła, to alias kończy się tym, że Jessica Jones jest w ciąży, że dowiaduje się o tym, że jest w ciąży z Lukeem Cage'em i jakby od tego idzie dalej. No dzisiaj mają razem tą córeczkę Daniel, nazwano zresztą po najlepszym kumplu Luke'a Cage'a i to jest absolutnie kanoniczne natomiast w pewnym momencie dano się w ogóle już im totalnie zabawić, konkretnie Jasonowi Aaronowi, który napisał Ellsworth i Pani Shera w innym świecie, w innej rzeczywistości i tam już kompletnie mogą robić wszystko, więc może być Bullseye, może być Elektra, oni mogą ginąć, sam Frank może zginąć, Kingpin może zginąć, każdy ktoś tam pojawia może zginąć lub nie wiem, stracić jakąś kończynę czy coś takiego, no bo to jest inna rzeczywistość i tam Jason Aron już według mnie idzie kompletnie po bandzie. Scena pojedynku pomiędzy panisherem a bulzajem, gdzie sobie po prostu nie wiem, odcinają kawałki ciała, trafiają do, do budynku, który jest cały czas w trakcie konstrukcji i znajdują tam narzędzia, którymi siebie po, na najróżniejsze sposoby okładają. To jest już taki po prostu czysty absurd, takie zwa tak zwany exploitation. Ale czytało się to absolutnie rewelacyjnie, jeżeli komuś takie klimaty odpowiadają. W dzisiejszych czasach nie ma już Marvel Max, ale. Marvel na okładkach swoich komiksów dalej umieszcza napisy. Jeżeli, chcę, jeżeli to ma być dla dorosłego widza, to jest ostrzeżenie, że to co tutaj znajdziecie jest skierowane właśnie. Głównie dla do dorosłego widza. I dlatego dzisiejszy Pani Sher dalej może być tak brutalny, dalej mogą być rozbryzgi krwi, wybuchy mózgów i tak dalej, bo na okładce jest odpowiednie ostrzeżenie. Jeśli chodzi o Jessica Jones, która dzisiaj też wychodzi kontynuowana, również Gaidos i, i Bendis duet który odpowiadał za alias, dzisiaj tworzył Jessica Jones, też to te ostrzeżenie jest na okładce. Aczkolwiek ta Jessica jednak widać jest dużo bardziej już utemperowana e, i jej słownictwo jest na przykład bardzo, bardzo ograniczone. Plus, no nie pali, bo dzisiaj yy, jakkolwiek palący bohater byłby bardzo, bardzo źle postrzegany. Plus, umówmy się, yy, być palaczem dzisiaj w jakimkolwiek większym mieście jest naprawdę ciężkie. W większości miejsc po prostu nie można palić. A w lat, na początku lat 2000 Jessica, która non-stop siedziała i po prostu kopciła jak smog, co też odnosiło się trochę do klimatów noir, no bo, bo cały komiks miał się do tego odnosić. No więc yy, takie drobne zmiany. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na pytanie w kwestii kwestii imprintu linii wydawniczej Max. W Polsce, tak jak mówię, mamy dwa uważam rewelacyjne komiksy, czyli Alias i Paniszer Max, i oba polecam. Kolejne pytanie nadesłał mi Kacper Kawa. Witam, chciałbym poznać Twoją opinię odnośnie nowej serii Superbohaterowie Marvela. Czy według Ciebie jest to drugie WKKM, czyli wielka kolekcja komiksów Marvela? Czy też służy do tego, żeby ładnie wyglądać na półce? Bo zastanawiam się nad zakupem tej serii i chciałbym Cię o ten temat spytać. Więc po prostu, co sądzisz o tej serii? Kupiłem tylko pierwszy tom superbohaterów Marvela, ten nie... Kupiłem tylko pierwszy tom superbohaterów Marvela, czyli tego nieszczęsnego Spidermana, w którym... Wszystko było nie tak, nie tylko chodziło o tłumaczenie, ale nawet były zamienione autorów odpowiednich historii, yy, podano oryginalnych literników, co nie miało sensu, no i oczywiście ilość bubli tłumaczeniowych, nawet zjedzonych literek, była koszmarna. W późniejszych komiksach niestety to się powtarzało i naprawdę ciężko je było czytać. Z tego co wiem, później wyszedł przedruk tych, tych źle wydanych komiksów, i już było trochę lepiej, aczkolwiek ostatnio miałem okazję zobaczyć prezentację tych nowszych komiksów, no i niestety jako osoba, która sama siedzi przy tłumaczeniach nie mógłbym polecić z czystym sercem żadnego z tych komiksów. Ja nie, nie mogę znieść po prostu tego, tego typu zabiegów, które są tam używane, jak na przykład wszelkich Siemek, helloków, innych Spoczko i takich różnego rodzaju z angielszczeń, na przykład, których bez problemu się używa, które często są używane w tłumaczeniach, na przykład animacji, kiedy mamy dubbing animacji i po prostu z zębami zgrzytam, jak słyszę, jak ci bohaterowie, którzy są tam młodzi, posługują się językiem młodzieży, który jest tylko tak naprawdę językiem młodzieży w głowach osób, które mają około 50 lat. To I często przez to osoby młodsze stwierdzają, że tak można tłumaczyć pewne wypowiedzi. I no, ja nie, nie jestem w stanie znieść po prostu tych. tych, tych takiej bardzo, bardzo. Nie, ciężko nazwać mową potoczną. Bo sam nie tłumaczę komiksów jakoś strasznie długo, ale staram się przynajmniej brać przykład z naszych naprawdę świetnych tłumaczy, których mamy w Polsce. I. E, Usłyszałem coś, czym staram się zawsze kierować, czyli że komiks to nie jest animowa literacka, animowa potoczna, to jest coś pomiędzy, to jest coś, co balansuje w, pomiędzy tymi dwoma e, sposobami i, e, i staram się tego zawsze trzymać. Dlatego mówię, jeśli chodzi o tłumaczenie, to widziałem po prostu nawet w tych nowych komiksach, że tam zębami, jak widzę, co tam się wyprawia. Nie, ale to jest jakby jedna rzecz, a druga, jeśli chodzi o mm, samą treść. To jest zbiór różnych historii o danym bohaterze, więc jeżeli lubicie ciekawostki na przykład i chcecie zobaczyć kilka ciekawych. Historię o danym bohaterze, no to możecie to, to sprawdzić. Natomiast ja sam uważam, żeby najlepiej poznać jakiegoś bohatera, lepiej brać po prostu konkretne rany, konkretnych e, scenarzystów i od początku do końca je czytać i zobaczyć, jaką, jak ten bohater by istniał, w, kiedy, jakie podejście miał ten, ten scenarzysta, bo bohaterowie są naprawdę różni. To nie jest tak, że jeden bohater w latach 90. będzie zachował się tak samo jak dzisiaj, nawet na przestrzeni 5 lat może się bardzo zmienić, bo różni scenarzyści mają Różne podejście, różne interpretacje tego, jak są ci bohaterowie, dlatego ciężko mówić robić po prostu jednego bohatera. Raczej zwykle lubi się e, konkretne podejścia do tego bohatera. I dlatego w ten sposób polecam to robić. Dlatego porównywanie z WKKM, WKKM uważam, było jednak jest lepszą inicjatywą. Z dwóch powodów: po pierwsze, e, tam zatrudniono muchę, która potrafi to profesjonalnie tłumaczyć. I tak wiem też były różnego rodzaju buble, e, ale jednak ogół wydaje mi się dużo lepszy, chociażby te słownictwo nawet, jeżeli pomijam bezpośrednie błędy językowe i tak dalej, które mogą się zdarzać, ale jak po prostu widzę sposób tego wysławiania się i tych wszystkich okejek i mówię i spoczków i, i hello'ków i całej masy innych rzeczy, na które nie mogę patrzeć, ale to jest, mówię, znowu jedna rzecz. Natomiast druga, w WKK je często jednak dawano w miarę skończone historie, na przykład dwutomowe. Jak był Winter Soldier, to mieliśmy dwa tomy i można było całą historię Winter Soldiera przeczytać w tych dwóch tomach, co było trochę lepsze. Aczkolwiek cały czas zawsze będę polecał kompletne rany jako najlepszy sposób na poznanie bohatera. Także jeśli chodzi o, o tą kolekcję, no to ja osobiście nie polecam. Następne pytanie nadesłał mi Mario. Cześć, ja mam pytanie odnośnie praw autorskich, na przykład jak to jest z Fantastyczną Czwórką? Czy jak Fox wyda film o Dumie, to prawa nadal będą w ich posiadaniu, czy jednak muszą zrobić film o Fantastycznej Czwórce, a nie postaciach pobocznych? co do tej serii, pamiętam, że była akcja że zrobili film o Fantastic Four ale go nie wypuścili, zrobili tylko dlatego, żeby utrzymać prawa, myślałem, że film musi trafić do kin, żeby tak się stało, tutaj sprostuję, to jest plotka nigdy coś takiego nie miało miejsca, nie, nie było tak, żeby przed, że przedłużyli sobie prawa firmem, który nie trafił do kin to inny film nie trafił do kin i nie miał nic wspólnego z tymi prawami, jedziemy dalej no i druga część, jak to jest z prawami do innych postaci, X-Men i Pajęczak to wiadomo, a ale do czego jeszcze Marvel nie posiada praw, a które studia je posiadają? Nie można tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, kto posiada prawa do konkretnej postaci, dlatego że wszystkie te grafiki, które widzicie, wszystkie te różne wypowiedzi, to tylko są spekulacje, bo nigdy nie zobaczymy, jak zostały sporządzone te kontrakty. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, po jakim czasie one wygaszają, co trzeba stworzyć, żeby, żeby one nie wygasły, co trzeba zrobić, żeby je przedłużyć. Nigdy publicznie nie zobaczymy tych kontraktów. Jedynie możemy spekulować na bazie tego, co już widzieliśmy i co mniej więcej, według jakich ram do tej pory były te postacie uznawane. Więc jeśli chodzi o podział, to wygląda tak w Marvelu, że Marvel ma prawa do wszystkiego poza Spider-Manem. Poza Fantastyczną Czwórką i poza X-Men. Fantastyczną Czwórkę i X-Men ma Fox, natomiast spider man ma Sony. I teraz, jeżeli chodzi o wszystkie inne postacie, to zwykle, ale podkreślam zwykle, bo to też nie jest reguła, idea była taka, w której serii najpierw pojawili się ci bohaterowie. Czyli na przykład w przypadku. O, jest ciekawostka. Kang zdobywca po raz pierwszy pojawił się jako Kang w Avengers. Ale wcześniej, jako Faraon Ramatuth, pojawił się w Fantastycznej Czwórce. I na przykład teraz. Ciężko stwierdzić tak naprawdę, kto ma do tego prawa. Mówi się, że Fox, ale z drugiej strony może mają podzielone prawa, bo na przykład tak było ze Scarlet Witch i Quicksilverem, którzy pojawili się co prawda w Braterstwie Złych Mutantów, czyli przy X-Men, ale zupełnie inną interpretacją jakby ich superbohaterów i ich tak naprawdę najdłuższy RAN było dopiero w Avengers i dlatego podzielono te prawa i okazało się, że tych postaci mogą używać obie firmy ze Skrólami było w ogóle dziwnie, bo okazało się na przykład, o tyle Skróle pojawiły się po raz pierwszy w Fantastycznej Czwórce, o tyle była ta wojna król Skróli i Kree i to było już bardziej Avengers i prawa były, jak, było, jak można było usłyszeć, podzielone i zakładałem się po prostu do Super Skróli, które jakby nie patrzeć pochodzą od Klryta, czyli pierwszego Super Skróla, który ma moce całej Fantastycznej Czwórki, to ma Fox, ale jako samej rasy Marvel Skruli użyć może i to również jest takie bardzo niejasne dlatego tak jak mówię, jeśli chodzi o te prawa jest ta grafika i możecie sobie ją zobaczyć, podlinkuję ją w opisie ale pamiętajcie, że w większości to, to nikt nie dostał czarno na białym kontraktu i, i z wymienionymi postaciami i, i o, to, to on idzie do tej firmy on idzie do tej firmy, on idzie do tej to wszystko jest, te, ta grafika powstała z tego co się zasłyszało, ale zawsze może pojawić się jakiś kruczek prawny i dowiadujemy się że na przykład ta postać wcale nie należy do tej marki, którą wydawałoby się żeby należała, tylko gdzieś indziej, bo gdzieś ktoś coś znalazł, więc tego naprawdę nie, nie da się, tak jak mówię, stwierdzić. Jeśli chodzi o doktora Duma, czy on przedłużyłby kontrakt, bo generalnie to wygląda tak, że te postacie zostały kupione i jeśli nie będą... Używane. Jeżeli nie będzie robione o nich filmy co jakiś czas, no to prawa wrócą do, do, do Marvela z powrotem. I wydaje mi się, że nie. Film o doktorze Dumie nie spełni tych, tego kryterium. Stąd jest ta plotka o tym, że ma powstać kolejna fantastyczna czwórka, tym razem z perspektywy dzieciaków, czyli Valerii i Franklina. I wydaje mi się, że film o doktorze Dumie nie, nie przedłuży tego kontraktu, ale znowu to są moje spekulacje, bo nikt Wam tego wprost nie powie. I e, z, tymi, z tymi prawami jeszcze jest e, taka ciekawostka, że na przykład teraz e, Sony dogadało się z Marvelem i Sony używa. Spidermana, ale też nie mogą użyć wszystkich postaci, tylko te na które Sony jakby zgodzi się wypożyczyć ich razem ze Spidermanem. Czy może był kontrakt gdzie tam ileś tych postaci razem zostało poszło w ten kontrakt, ale jak widać Venom prawdopodobnie w to się wszystko nie nie wliczył. Więc tak jak mówię, możecie mniej więcej operować wokół tego co kto ma bazując na tym gdzie ta postać mniej więcej pierwszy raz się pojawiła, z czym jest najbardziej kojarzona, ale nigdy nie bierzcie tego jako coś absolutnie gwarantowanego, i coś co. No, że na 100% oni mają e, tą postę. Dopóki nie zobaczycie jej filmy. Bo jak zobaczycie jej filmy, to się użyczy, muszą mieć do niej prawa, choć nigdy nie wiecie, czy nie są to prawa dzielone, i nagle okaże się, że ci drudzy też mogą jej, ale innej interpretacji użyć. I ostatnie pytanie na dziś od Zosi Pankowskiej. Cześć, mógłbyś polecić mi komiksy z osobami na wózku? Chodzi mi o historie skupiające się na ich problemie i jak sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o jakiegoś bohatera, czy superbohatera na wózku inwalidzkim, to do głowy przychodzi mi tylko jedna postać. I nie, nie jest to Charles Xavier, ponieważ jeśli chodzi o Xaviera, tak przez większość czasu był on pokazywany jako osoba, która nie może używać swoich nóg i, i zawsze musiał poruszać się właśnie za pomocą wózka. Tylko, że pamiętajcie, Xavier jest najpotężniejszym na Ziemi telepatą, który może sobie wiecie, dryfować po planie astralnym, czytać myśli wszystkich ludzi na Ziemi, a nawet je kontrolować. Czy tam delikatnie sugerować, jak to on sam się usprawiedliwiał, a potem miał w ogóle jakąś swoją zbroję, szyjar i inne, y, wózek lewitujący szyjar. Więc ciężko to mówić o jakimś jego radzeniu sobie ze swoją niepełnosprawnością, skoro miał najpotężniejszy umysł na świecie, że tak powiem. Nie, nie widzę tego. Mocno jako inspiracji dla osób, które mogłyby się znaleźć w podobnej sytuacji, no bo nikt nie będzie superpotężnym telepatą, raczej z tego co wiem, i nie będzie mógł inspirować się tym, jak Charles Xavier radził sobie ze swoją niepełnosprawnością. Dlatego jedyna postać, która mi przychodzi do głowy, to jest Oracle, czyli Barbara Gordon. Postać, która uważam została bardzo zniszczona przez New 52 i zabrano jej ten niesamowity aspekt, ale o tym zaraz. Jeśli chodzi o samą Barbarę, no to jak wiemy, ona była Bad Girl przez jakiś czas. No i później Alan Moore napisał Killing Joke, czyli ten sławny zabójczy żart, w którym to Joker postrzelił Barbarę w kręgosłup. I na początku to miało być w ogóle niekanoniczne, to miała być w ogóle historia kompletnie nie w głównym nurcie, ale z czasem jednak wrzucono ją, może dlatego, że była, była cieszyła się takim sukcesem. Uznano, że jednak to, co tam się stało, jest kanoniczne. I tak oto Barbara Gordon trafiła na wózek inwalidzki. Co jest, jakby nie patrzeć, bardzo dużą tragedią dla superbohaterki. Znaczy, ona już od jakiegoś czasu nie była badger, w czasie kiedy Joker po nią przyszedł, ale mimo wszystko była bardzo sprawna, i zawsze jakiś inny scenarzysta mógłby wziąć Barbara Gordon i stwierdzić, że ona wraca do bycia badger. Więc kiedy mamy osobę, która była superbohaterką i zawsze mogłaby teoretycznie do tego wrócić, która nagle traci władzę w nogach, no to jest to wielki, wielka tragedia. I. Można byłoby w ten sposób usunąć barbarę, albo pokazywać jak od czasu do czasu ją bruz gdzieś tam odwiedza. Natomiast stwierdzono, że nie, że to jest bardzo dobry przykład właśnie. Żeby stworzyć inspirację, żeby stworzyć postać, która nie załamuje się przy, przy ogromnych przeciwnościach losu. I tak oto w jednym z numerów Suicide Squad, po raz pierwszy pojawiła się Barbara Gordon jako Oracle, która kierowała, która stwierdziła, że skoro nie może używać swoich nóg i nie może aktywnie brać udziału w misji, to może użyć innego swojego, innego swojego talentu, jakim jest fotograficzna pamięć i, i swojej inteligencji, i od tej pory zaczęła służyć właśnie jako... Taka, taki przewodnik dla superbohaterów, osoba, która pozyskuje informacje, która stara się łączyć różne fakty ze sobą, zajmuje się ogólnie wszystkim, co, co może być związane z komputerami, ale jakby jej rola to nie był tylko tak zwany guide in the chair, który tylko podaje bohaterowi jakieś tam informacje. Ona sama robiła swoje własne dochodzenia i nieraz ratowała tyłki, czy nawet Justice League, czy Suicide Squad, właśnie wtedy, czy, czy oczywiście. Oczywiście Batmanowi, no czy jej drużynie Birds of Prey. Tutaj, jeżeli pytanie, jakie komiksy czytać, to zdecydowanie Birds of Prey. Szczególnie chyba z 2003 roku, Guile Simon najlepsza chyba wersja, jeśli konkretnie chodzi o Oracle i o to, jak ona sobie tam radzi, jak ona jest tak naprawdę spoiwem całego tego zespołu Birds of Prey, wydaje mi się, że, że ona jest właśnie najlepszą inspiracją do tego. Pokazane jak bohaterka, która straciła coś, była w stanie zrekompensować to w inny sposób i stać się nawet jeszcze, jeszcze mocniejsza przez to, jeszcze silniejsza. Dzięki temu, że, że, że jakby to ją nie zniszczyło, że znalazła inny sposób, w którym nawet była skuteczniejsza niż wcześniej. I też warto pamiętać o tym, że Barbara Gordon nigdy nie zaniedbywała swojego ciała, pomimo tego, że od pasa w dół była sparaliżowana. E, cały czas jej e, umiejętności walki, oczywiście bardzo ograniczone przez to, że siedzi na wózku, e, ale były doprowadzone do perfekcji, zważając na jej stan. E, kiedy ktoś tam, nie wiem, włamywał się do jej watchtower, ona była w stanie sobie poradzić, no, nie może nie klepiąc go bezpośrednio, ale jakoś, nie wiem, zrzucając na jego półkę w Alsaberze. Go w pułapkę, a potem korzystając z pałek, które trzymała na przykład i w ten sposób go rozwalając. I pamiętam w Blackest Night evencie w DC, kiedy Deadman bohater, który jest duchem, jest w stanie opętywać inne osoby i na chwilę przejmować na nimi kontrolę, właśnie, żeby uratować Barbarę i Jima Gordona, przejął ją na chwilę i musieli, akurat kiedy wylecieli za okno, on złapał się, kontrolując jej ciało, Bodajże okna i razem z Jimem Gordonem wpadli do środka, żeby nie spać na ziemię. I wtedy Deadman powiedział coś takiego, że ta dziewczyna ma po prostu tak idealnie zadbane, mięśnie, jakby że nie, 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 ma, nie może korzystać z mięśni u nóg, ale to jak sprawna jest od pasa w górę, i to, że, po, że właśnie bez najmniejszych problemów zrobił tą całą akrobację, bardzo, bardzo trudną, pokazuje, jak Barbara Gordon nigdy tak naprawdę się nie poddała, nigdy to jej nie złamało i zawsze, skoro nie mogła używać pewnych atrybutów swoich, czyli nóg, dbała o to, żeby wszystkie, wszystko inne było doprowadzone do perfekcji, zarówno jej umysł, zarówno jej umiejętności detektywistycznej, umiejętności komputerowe, jak i tak jak mówię, górna partia ciała. Uważam, że to było naprawdę, naprawdę inspirujące. Barbara Gordon przez to była no, jedną z ciekawszych postaci w ten sposób. To, to to naprawdę pokazało ogromną siłę i niestety w New 52 stwierdzono, że chcą przywrócić starą, dobrą Badger i nagle za pomocą Super Wichajstra raz, dwa Barbara Gordon odzyskała e, czucie w nogach i dziś znowu jest Badger. Ja uważam, że jest dużą stratą. Tak, wiem, że nowa seria Badger ma sporo fanów, ona jest taka luźniejsza, weselsza dalej. Tylko, że stracono ten aspekt, cały Oracle. Nie ma już takiej postaci dzisiaj, i tak może ktoś powiedzieć, że to taka nadzieja, że osoby, które siedzą na wózkach, że może kiedyś wstaną. Tylko ja tak tego nie widzę, bo jednak mówimy tutaj o świecie pełnym superbohaterów, bogów, kosmitów i innych super technologii, w których wszystko może się stać, można wskrzeszać ludzi z martwych itd. i tak dalej. I nie widzę tego jako coś super inspirującego. Osoba, która sama jest na wózku, nie może widzieć tego, jak o, ktoś mnie wsadzi do super Wichajstra i wstanę. Dużo bardziej podobał mi się ten motyw z korzystaniem ze swoich sił, tych, które, które się posiada. A Barbara Gordon nie uważam, by była potrzebna jako Batgirl. Była Stephanie Brown, która niedługo przed New 52 sama stała się Batgirl. I zresztą Barbara Gordon w New 52 bardzo czerpie z charakteru Stephanie Brown, trochę hybryda tych postaci. A tak jak mówię, Oracle została bezpowrotnie stracona. Także odpowiadając na twoje pytanie właśnie Oracle, z nią była masa historii, czy Batmanów, czy innych, ale najwięcej było jej w Birds of Prey. Od 2003 dalej polecam, sporo było tam naprawdę dobrych historii. Ja sam ich tak dużo nie czytałem, ale te, które czytałem, uważam, że były naprawdę pod tym względem inspirujące, pokazujące jak bohaterka radzi sobie ze swoj... właściwie to już nie jest to, jak ona sobie radzi, ale jak właśnie jest silna pomimo swo... swojej niepełnosprawności także jeśli chodzi o wasze dzisiejsze pytanie o tyle, tak jak mówię, chyba przejdę do, do trzech pod, żeby jakoś sensownie na nie odpowiadać, no i oczywiście konkurs do wygrania będą dwa takie zeszyty, to będzie spider Spiderman Tom czwarty nie ma ucieczki, Superior Spiderman i Deadpool dobry, zły i brzydki, jakże chwalona historia i odpowiedź jaki będzie wyglądał konkurs, w komentarzach napiszcie mi o bohaterach, którzy was najbardziej inspirują. Może właśnie przez to, że pokonują swoje własne słabości. Jak Daredevil również, chociaż jakby nie patrzeć, dostał całkiem niezły rekompensatę. Może o takich, którzy nigdy się nie załamują, choćby nie wiadomo co, którzy zawsze walczą z za swoimi przeciwnościami, a może takich, którzy są tylko zwykłymi ludźmi, a mimo tego starają się jak mogą i tak dalej. Jest Cała masa jakby inspiracji w komiksach. I to jest jeden z pod, których ja się na nich wychowywałem i tak mi się to podobało. I dzisiaj nieraz widzę inspiracje w tych bohaterach. To jest jedna z kluczowych rzeczy, właśnie po to czytamy w dużej mierze komiksy, żeby znaleźć jakąś taką inspirację w tych super ludziach odnoszącą się mocno do naszego codziennego życia. I napiszcie mi, jaki bohater, jaki moment może w życiu danego bohatera Was inspirował i dlaczego. No, i tak jak mówię, dla dwóch osób, w których komentarze wbiorę te dwa komiksy, i konkursów będzie na pewno. więcej Także nie martwcie się o to. Mam sporo komiksów naprawdę, jak może widzieliście jeszcze do rozdania i myślę, że za miesiąc będzie kolejny, pewnie też w ramach poczty, bo wydaje mi się, że to jest też najlepsze miejsce, żeby właśnie mieć z Wami fajną interakcję. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. Cześć!